Dla mnie to strzał w dziesiątkę. Żałuję tylko, że Mariusz Trąbczyński nie jest na wyższym miejscu na liście do sejmiku, z tego względu, że on sobie zasłużył swoją działalnością, tym, co robi dla siebie poprzez prowadzenie swojej własnej firmy, ale poprzez zaangażowanie społeczne. To jest człowiek czuły na to wszystko, co się w społeczeństwie dzieje. Przede wszystkim na ludzi, którzy tej pomocy potrzebują. On tej pomocy udziela ciągle, on jest wśród ludzi, doskonale wie, co tym ludziom jest potrzebne, ale ma też środki i tych środków dla tych ludzi nie żałuje. Myślę, że to jest najlepszy kandydat, który mógłby być radnym sejmiku.